Ernest Bodził, dzień dobry, to jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu gość Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie o polskiej gospodarce, a może nawet nie ogólnie o polskiej gospodarce, ale kondycji polskich firm w obecnej sytuacji. Wojna na Ukrainie trwa, w Ukrainie trwa już ponad miesiąc. Wiemy, jak wygląda sytuacja. Co dzieje się w polskich firmach? Znaczy Ukraina... To jest około 0,6-0,7% polskiego PKB, także to tak naprawdę nie waży bezpośrednio, aż tak ciężko. Jeśli chodzi o handel, tak? Natomiast oczywiście mamy w tej chwili ogromną kumulację tych ostatnich wydarzeń wojny w Ukrainie, no ale też tych wydarzeń poprzednich, bo nie zapominajmy o tym, że nawet jeśli medialnie to przykrywa te poprzednie jednak katastrofy czy kryzysy gospodarcze, jesteśmy po COVID-zie, a właściwie na końcówce COVID-u. Jesteśmy po szoku energetycznym podwyżki z drugiej połowy ubiegłego roku. Jesteśmy po pierwszym szoku polsko-ładowym. No teraz mamy w ramach Polski tarczy antyputynowskiej, to dość oryginalne. Polski Ład jest jakoś tam częściowo uchylany, ale też czekamy na jego ostateczną formę. Także polskie firmy naprawdę zebrały już ogromną ilość uderzeń. Myśmy za każdym razem mówili, po COVID-zie na pewno będzie fala upadłości. Potem pojawiła się droga energia, no teraz to już na pewno te polskie firmy nie wytrzymają. Potem Polski Ład, podniosą się koszty. Polskie firmy wciąż się jakoś trzymają, ale chyba już przechodzimy poza ten taki punkt przegięcia, w którym rzeczywiście nasza gospodarka, no już teraz widać we wskaźnikach, plus jeszcze inflacja, zacznie zwalniać. Ale jak wygląda to funkcjonowanie? Bo to mnie najbardziej interesuje. No bo jak mamy niestabilność, jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw, niestabilność, jeśli chodzi o ceny surowców. Czytałem gdzieś, że w niektórych branżach obowiązują ceny pod tytułem cena dnia. Nie wiadomo, co będzie jutro, ani co będzie pojutrze. To zależy od branży. Są takie branże, jest część branży, to było widać na końcu ubiegłego roku, które czując tą niestabilność zrobiły duże zapasy. Czyli są jeszcze takie firmy, które jadą na poprzednich cenach, na tych poprzednich zapasach. Są firmy, które zupełnie się, właściwie branże, które zupełnie się zatrzymują. Deweloperka. Nikt dzisiaj nie jest w stanie podpisać w tych najbliższych dniach jakiejś rozsądnej umowy deweloperskiej, ponieważ nie wiadomo, czy będą pracownicy, jednak mnóstwo pracowników w tej branży akurat jest wróciło z Ukrainy na Ukrainę, tak. i wróciło tam, żeby walczyć. Nikt nie wie, jaka jutro będzie cena i czy w ogóle będzie dostępna stal. Nikt nie wie, jaka będzie cena i czy w ogóle będzie dostępny i skąd będzie dostępny cement. Także są takie branże, które rzeczywiście zostały zamrożone przez ten konflikt i dla których rzeczywiście krytycznym jest to, żeby Ukraińcy jak najszybciej wywalczyli sobie jak najlepszą pozycję do pokoju i żeby zaczęła się stabilizacja. Są takie małe branże, ale uderzone praktycznie śmiertelnie. To jest taka ciekawostka, że na przykład w branży kafelkowej, polskiej i włoskiej, bo tu jesteśmy potentatami, jakieś 80% ił potrzebnych do produkcji białych kafelków, to przepraszam, że ewentualne wzbudzanie paniki rynkowej, pochodzi ze wschodniej Ukrainy. I ze względu na wojnę, zarówno polskie, jak i włoskie firmy nie mają dzisiaj z czego produkować jakiejś tam części swojego asortymentu. Także to bardzo różnie dotyka. No jest oczywiście kwestia pracowników. No właśnie, to jest drugie pytanie po przecinku. Skoro mamy taką sytuację w firmach wewnętrzną, no to co z pracownikami? Znów bardzo różna sytuacja. No jest takie to ogólne takie oczekiwanie, że oto teraz 1,5 miliona uchodźców rozwiąże nasz problem rynku pracy. No nie rozwiąże, bo z jednej strony to jest 1,5 miliona kobiet i dzieci. Te kobiety i dzieci przyjechały ze strefy wojny, w związku z czym oczekiwanie, że po pierwsze ta powiedzmy połowa, te kilkaset tysięcy kobiet, one rzucą się natychmiast do pracy. No nie, to są osoby pod ciężkim szoku i w związku z czym one potrzebują chwili odchłonąć. Po drugie są takie łatwe rozwiązania pod tytułem przyjmij ich rolnictwo. No ja przypominam, że jabłka u nas jednak pomimo globalnego ocieplenia dojrzewają dopiero we wrześniu, więc to też nie jest tak. A poza tym, że trudno powiedzieć dzisiaj kobiecie mieszkającej z dziećmi w Warszawie, żeby jutro pojechała do Tarczyna albo jeszcze dalej pracować na jakiejś farmie. W związku z czym, no i przede wszystkim płynęło te kilkadziesiąt tysięcy, mówi się nawet ponad 100 tysięcy mężczyzn, którzy pojechali walczyć. No i oni opróżnili branżę typu kierowcy ciężarówek czy budowlańcy i tutaj nie zapchamy tego przy użyciu niewykwalifikowanych kobiet, albo inaczej wykwalifikowanych kobiet, które pojawiły się tutaj. Na pewno pójdą do innych sektorów, no bo słyszy się też o tym, że przyjeżdżają specjalistki w różnych branżach. To nie jest tak, że to jest tylko tania siła robocza nadająca się, nie wiem, do prostych prac rolniczych.
I tu musimy być, selektywni i inteligentni. Znaczy to, że już jest chyba były dwie wizyty premiera Kanady w Europie, to, to pachnie jak pachnie mi tym, że za chwilę ambasada Kanady otworzy specjalne okienko dla lekarzy, znaczy kobiet lekarzy, kobiet pielęgniarek, kobiet informatyków, które dostaną wizy migracyjne. Tu rzeczywiście my bardzo walczymy o to i postulujemy, żeby kiedy osoby są rejestrowane na granicy, zadawać im 2-3 pytania dotyczące właśnie zatrudnienia. Żebyśmy od razu, kiedy one dostają ten dokument wjazdowy. Jaki mają zawód i co chciałyby robić. Jaki zawód i czy chciałyby pracować, bo naprawdę trudno też te osoby zmuszać. Znaczy, to są osoby, które uciekły ze strefy wojny. Tutaj pojawiające się głosy, że ktoś uciekł Mercedesem. No błagam, to nawet jeśli uciekł Mercedesem, to w tym Mercedesie może ma tylko tak. Dzieci, walizkę i jakieś ewentualnie pieniądze na pierwsze tygodnie. Natomiast od tych osób, one też nie wiedzą, co będzie w Ukrainie za 2 czy 3 miesiące. Więc z punktu widzenia rynku pracy, są tam specjalistki, na pewno są to branże usługowe, na pewno jest to branża, trochę branży medycznej, aczkolwiek główne miecestry zostały jednak w szpitalach ukraińskich. Można może restauracje, branża gastronomiczna. Być może właśnie taka praca, ale znów, naprawdę ja bym najpierw chciał tym osobom jednak pomagać, to co robimy teraz, czyli pomagać tym osobom jako ludziom, jako uchodźcom, a później jakby przy okazji jeszcze zastanawiać się, kogo można na rynku pracy. Skoro pan powiedział o pomaganiu, to jak wygląda to pomaganie w polskich firmach? Bo w zasadzie, gdzie się człowiek nie obejrzy, że nie zwróci do jakiejkolwiek firmy, to każda w mniejszym lub większym stopniu w jakiś sposób pomaga. No to jest, muszę przyznać, dość niesamowite. Rzeczywiście to co dzieje się na poziomie społeczeństwa obywatelskiego i też biznesu, to jest nieprawdopodobne. Ja przyglądam się te wielkie centra, na przykład wielkie centrum, w którym są Ukraińcy przyjmowani w Przemyślu. To jest były hipermarket, w którym jedna z polskich firm obuwniczych, jeśli już nie możemy robić product placementu, zakładam, że nie możemy, jej właściciel, pan Kazieńko, organizuje ogromne centrum, w którym przyjmowani są Ukraińcy. To jest prywatna inicjatywa, zupełnie prywatnie zarządzana. W podobny sposób w Małopolsce są 3 kolejne centra, które z Przemyśla te osoby przyjmują. Firmy przekazują ogromne ilości, głównie w naturze. Ale powstała taka nieformalna sieć porozumienia między tymi głównymi polskimi przedsiębiorcami i firmami, w których oni wymieniają się informacjami. My dostarczymy transport, bo mamy firmę kurierską, my mamy hipermarkety, więc to jest niesamowite jakby takie uzupełnienie tego, co Polacy robią tak na co dzień, przyjmując u siebie w domu Ukraińców. Wracając jeszcze do samej gospodarki, do samego rynku pracy, sądzi pan, że to wpłynie, ja wiem, że wskaźniki, to różnie się do nich podchodzi, ale przed wojną, czy na koniec roku mieliśmy, czy na przełomie roku, drugie, jeśli chodzi o Eurostat, najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. Czechy były tylko przed nami. Mieliśmy nawet 2 sprzed, 2,9 tam było. Tu się wahnie coś, czy nie? Znaczy, to zależy od kilku czynników. Po pierwsze, jak będzie wyglądała wojna w Ukrainie, tak? Czy pojawi nam się kolejny 1 czy 2 uchodźców. Ale przyjmując tą dzisiejszą liczbę, to ona według ekspertów już i tak jest większa niż nasze zdolności przyjęcia długoterminowego. Czyli te dzisiaj, powiedzmy, 1,5 miliona mniej więcej, które gdzieś w Polsce się znajdują, kiedy rozmawiamy z ekspertami od migracji, oni twierdzą, że jesteśmy w stanie długofalowo przyjąć mniej więcej połowę, około 700-800 tysięcy, bo oczywiście dzisiaj Polacy wspaniale reagują, przyjmują. Ale to może się skończyć. Ale to za kilka miesięcy się skończy, no po prostu nie ma siły, żeby 9 osób jak za komuny mieszkało w 2 czy 3 pokojach. Więc tak naprawdę priorytety są następujące, żeby część z tych osób jednak relokować do innych krajów europejskich. Ja wiem, że rządowi jest nie na rękę mówić o relokacji, której sami odmawiali 5 lat temu, ale to na pewno trzeba nie tylko o pieniądze europejskie, ale też o solidarność europejską apelować po to, żeby część tych osób wyjechała. W naszym interesie jest to, żebyśmy te najciekawsze z punktu widzenia rynku pracy zachowali. Przyjmując, że zostałoby u nas powiedzmy te 800 tysięcy, mamy około połowy, to są pewnie osoby, które nie będą pracowały i dzieci, więc mamy 400 tysięcy osób. Ja zakładam, że w Polsce mieliśmy przed wojną, to strasznie brzmi, ale przed wojną mieliśmy około 200 tysięcy wakatów takich dostępnych na rynku. Pewnie około 200 jesteśmy, mniej więcej tyle jesteśmy w stanie cały czas, nawet jeśli są głównie kobiety, zaabsorbować. To znaczy, że ten wzrost bezrobocia nie będzie aż tak znaczący. Jeśli zostajemy przy dzisiejszych liczbach i jeśli zadziała system relokacji, to powinniśmy zostać, to nie zobaczymy tutaj gwałtownych sytuacji, które boją się związki zawodowe, że tutaj właśnie będzie jakiś dumping wynagrodzenia. Po prostu Polska jest cywilizowanym krajem. Oni muszą zarabiać tak samo, jak zarabiają Polacy. No więc tutaj stawki godzinowe, czy minimalne pensje, czy inne wytyczne są jasne. I my tutaj zdecydowanie, również jako pracodawcy, jesteśmy za tym, żeby Państwowa Inspekcja Pracy również to sprawdzała, żeby rzeczywiście nie było takie, pewnie będą się pojawiały przypadki nadużyć, ale żeby one były absolutnie odszukiwane i piętnowane. Proszę mi powiedzieć, jak Pan sądzi,
czy ta wojna, o której rozmawiamy, zmieni polską gospodarkę w kontekście branż, w których my funkcjonujemy, bo miejmy nadzieję, że ona się szybko skończy, a jak się skończy, to trzeba będzie odbudować Ukrainę. Sami Ukraińcy sobie nie dadzą rady, będą potrzebowali firm z zewnątrz. Widzi Pan tutaj możliwości naszej gospodarki, naszych firm, żeby pomagać Ukraińcom, czy inwestować tam, odbudowywać Ukrainę? Pewnie inwestycje tak, niż odbudowywanie to trzeba ostrożnie, bo myśmy już mieli, pamiętam, odbudowywać Irak swego czasu i też tak, mieliśmy być z tego tytułu tak. bardzo bogaci. Myślę, że to jest tak, że ta odbudowa Ukrainy, kiedy to już się, ta wojna się skończyłby jak najszybciej, tam będzie bardzo wielu chętnych do tych rynków. My dzisiaj i w odbudowaniu jest słowo budowa, czyli to są budowlańcy, których nam dzisiaj brakuje w Polsce. Tak? Polski rynek ze względu na tą falę uchodźców to trzeba przyspieszyć na rynku deweloperskim. To jest też dobry punkt, bo zaczął się troszkę, ta fala deweloperska zaczynała wygasać. No teraz te kilkaset tysięcy osób, które trzeba gdzieś ulokować, spowoduje pewnie ożywienie w tej branży, pewnie trzeba ułatwień. Rozmawiamy zresztą o tym z rządem, żeby wprowadzić ułatwienia od strony właśnie formalnej, żeby szybciej móc tą podaż na rynku nieruchomości po stronie polskiej generować. Pewnie są szanse, one nie są aż tak wielkie. Z tego powodu, że chociaż dobry przykład jest branża samochodowa. W branży samochodowej raptem okazało się, że ona stanęła w Europie już teraz nie z powodu półprzewodników, ale z powodu wiązek. Do samochodów. Z tego co słyszę, już największe firmy europejskie podpisały umowę, że ta produkcja okablowania do samochodów, ona nie wróci z Ukrainy do Polski, bo ona od nas wyjechała, tylko ona wróci do Afryki Północnej. W związku z czym my już jesteśmy za drodzy w tej chwili po to, żeby na przykład ze względów bezpieczeństwa te łańcuchy dostaw skracając, sprowadzić rzeczy z powrotem do Polski. Natomiast pewnie szansa inwestycyjna, to jest jedna rzecz. Pewnie jest też szansa jakby wyposażenia, bo to jest jednak strasznie zniszczony kraj, jego będzie trzeba czymś teraz wyposażyć. Natomiast branża budowlana, no i u nas ma kłopoty. Pamiętajmy o tym, że czeka nas, miejmy nadzieję, Krajowy Plan Odbudowy. Czeka nas siedmiolatka europejska, ogromne inwestycje w Polsce, również infrastrukturalne, więc te nasze firmy budowlane będą miały i tak już kłopot z tym, żeby znaleźć przede wszystkim ludzi do wykonania tych zamówień. To inaczej jeszcze spróbujmy spojrzeć na to po wojnie, na samą polską gospodarkę, może nie w kontekście Ukrainy, ale przemysł nas, czy może się przestawić na inną produkcję, no bo wiadomo, że pójdą ogromne pieniądze na zbrojenia. Ja nie myślę o produkcji pistoletów, karabinów, ale nowe technologie, nie wiem, drony, automatyzacja, tego typu rzeczy. Mhm. Czy nasza gospodarka przestawi się trochę na inne tory? To są dwa elementy. Jeden, ja nie jestem specjalistą od przemysłu zbrojeniowego, natomiast jako laik patrząc w państwa i inne telewizje, widzę, że ostatnio kupowaliśmy bez offsetu i jak w dawnych czasach krytykowaliśmy offset na samoloty F-16, to jednak z tych samolotów F-16 powstała cała rzeszowska strefa i dzisiaj, jak pojedzie się do Jesionki, to jest tam ogromna strefa inwestycji nie tylko lotniczych, które wynikają z offsetu F-16. No więc teraz ja mam nadzieję, że te miliardy, o których słyszymy, te 3% PKB, one jednak będą wydawane z pakietami offsetowymi. To wydłuża proces oczywiście, więc tu jest pytanie, jak tym rząd zagra. A może też będą wydawane trochę w Polsce. Ale że one będą, to mam jednak nadzieję, że nie będziemy po prostu kupowali spółki tych czołgów Abramsów, tylko powstanie więcej tych ciekawych miejsc pracy w Polsce. Drugi element jest taki, że jednak skracanie łańcucha dostaw, że Europa, ta suwerenność gospodarcza, o której mówi Europa, ona się też przełoży na lokowanie inwestycji w Polsce. No i tu jest temat energii, bo to jest taki, to niestety Fit for 55 i Zielony Ład nie zostaną wyłączone wojną. I teraz jeśli my uparcie będziemy się trzymali tego, że w związku z wojną będziemy teraz palili węglem do 2050 roku, to nasza gospodarka nie będzie konkurencyjna. Konsument europejski będzie się przyglądał takiej przezroczystej szklance i pytał się, czy ona jest zielona, czy ona jest czarna, jakiej energią jest wyprodukowana. Stąd w tej wojnie, też wewnętrznej europejskiej konkurencji, bo ona jest, no my musimy pamiętać, żeby przy okazji sytuacji po wojnie w Ukrainie walczyć o maksymalne przyspieszenie zielonej energii. A może właśnie to wpłynie na to przyspieszenie, bo my musimy się uniezależnić od paliw kopalnych jak najszybciej, więc może inwestycje w nowe technologie, które będą, nie wiem, szły w stronę wodoru, innych rzeczy. No mamy projekt jądrowy, który co prawda nie jest na przyszły rok, ani na za dwa lata, no ale może wreszcie decyzję, bo ta decyzja ciągnie się jeszcze z poprzednich rządów tak naprawdę. Mamy wiatraki na Bałtyku, które też można przyspieszyć. Mamy w ogóle odblokowanie, przecież legendarna ustawa, która zablokowała budowę wiatraków na lądzie 6 lat temu. Myśmy już nie takie rzeczy uchylali w ciągu kilku godzin w Sejmie, więc to powinno nastąpić natychmiast. Mam nadzieję, że nie skusi nas ten duch, który gdzieś się pojawia. I to, żeby było ciekawe, to on się o takich
ekstremalnych środowisk zielonych w Niemczech pojawia, że skoro nie mamy teraz gazu, to absolutnie nie pozwalajmy na atom, tylko pójdźmy, już niech będzie ten straszny węgiel przez najbliższe 20 lat i poczekajmy na jakieś genialne wynalazki z lat 20. Mam nadzieję, że tutaj te syreny węglowe nie skuszą naszych polityków, bo jeśli pójdziemy tą łatwą ścieżką, to po pierwsze ona będzie mnóstwo kosztowała, bo elektrownie węglowe i tak będziemy musieli w nie inwestować, a po drugie ona zabije naszą konkurencyjność. Pamiętajmy, że dzisiaj jest wojna, jest solidarność europejska, jutro wrócimy w Europie do business as usual, mam nadzieję, że z Rosją nie, a business as usual to jest konkurencja. Jeśli nasze szklanki przezroczyste będą czarne, a te niemieckie, francuskie czy włoskie będą zielone, konsument wybierze te zielone. Skoro mówimy o biznesie szerszym, co się stanie z Rosją, pana zdaniem? Czy to będzie kraj, który zostanie zdegradowany do roli Korei Północnej, jeśli chodzi o gospodarkę? No, biorąc pod uwagę to, co dzieje się dzisiaj w Ukrainie, to ja mam nadzieję, że tak będzie. Znaczy, że nie wróci, że tego biznesu jest już, zresztą tego nie będzie. Myśmy mieli jako Lewiatan spotkanie z naszymi partnerami europejskimi, francuskimi, włoskimi, niemieckimi konfederacjami pracodawców i sygnał, zwłaszcza z Niemiec, jest bardzo jasny. Pod tytułem nasz rząd oraz nasza opinia publiczna powodują, iż dzisiaj zmieniliśmy kurs i zmieniliśmy go trwale. No, bo oni chyba mają wielkiego kaca moralnego. Mają kaca, ale z drugiej strony to, co jest niesamowite, że w ciągu 2 czy 3 tygodni podjęli decyzję i cała ta wielka machina już dzisiaj mówi o tym, zamówiliśmy 2 terminale gazowe pływające, odcinamy się w ciągu 3, być może nawet 2 lat od rosyjskiej energii i ta decyzja po błędach, które popełniali, została po ich stronie podjęta i to się, się dzieje, tak? Więc to rzeczywiście odetnie ogromną ilość energii ze strony rosyjskiej. Kolejne w kolejce tak naprawdę są Włochy, jeszcze bardziej uzależnione. Tu jest temat gazu północnoafrykańskiego, bo jego jest tam bardzo dużo i naprawdę dzisiaj w interesie chociażby włoskim jest to, żeby stabilizować Afrykę Północną i stamtąd ściągnąć gaz, bo to w końcu jeszcze bliżej niż do Rosji. Po to, żeby, także tych chętnych do dostarczenia gazu jest dość dużo. To dzisiaj jest temat infrastruktury, tak naprawdę terminali. Są kraje z bardzo dużymi zasobami typu Hiszpania, są takie kraje jak Niemcy, które właśnie liczyły na te rury, które dzisiaj są już bezużyteczne, czy Włochy, ale to jest czas 2 albo 3 lat. I ja widzę, że te decyzje nawet w tych krajach, no może z wyjątkiem Węgier, ale może o tym dzisiaj nie rozmawiajmy, w tych krajach nawet takich tradycyjnie prorosyjskich jak Włochy, one zostały podjęte, ten kierunek się zmienia i myślę w ciągu 2 lat, bo tu też nie ma co oczekiwać, że ktoś się odetnie natychmiastowo. Odcięcie Niemiec od które dzisiaj postuluje Polska, natychmiastowo od gazu i od ropy rosyjskiej, to jest z dnia na dzień 30% PKB. No, żaden kraj nie podejmie takiej decyzji. Nawet Orlen nie odcina w rosyjskiej ropy. Za 2-3 lata rosyjska gospodarka będzie cieniem samej siebie sprzed wojny? Pewnie będzie zapleczem gospodarki chińskiej, no bo tak naprawdę Europa... No tak, ale myślę, Chiny nie zastępują Europy, no bo nawet jeżeli oni sobie zbudują ten rurociąg, o którym tam się mówi, no to będzie 10% tego, co Europa kupowała tak naprawdę. Znaczy pewnie jakaś forma biznesu z Rosją wróci. Ja nie sądzę, że będziemy mieli pełną, że nawet w czasach... Wrócimy do czasów żelaznej kurtyny. Mhm. I za czasów żelaznej kurtyny myśmy również za dewizy handlowali z Zachodem, tylko na zasadzie już takiej zupełnie merkantylnej, bez zaufania i bez partnerstwa, czyli my wam dzisiaj dostarczamy oto szwajcarskie zegarki, wy nam w zamian za to dostarczacie gotówkę na escrow i wtedy my dopiero je przesuniemy przez granicę. Tak, kupujemy coś od was, ale już wyłącznie na zasadach takich bezpośrednich, krótkich gotówkowych rozliczeń, więc to będą, wrócimy do czasów zimnowojennych, na pewno taka będzie też relacja biznesowa. To jeszcze jeden wątek na koniec chciałem poruszyć. Jak pan sądzi, ja wiem, że to jest może być trudny temat, ale czy Polska jako kraj, Polska jako gospodarka ma szansę w obecnej sytuacji wejść do tej pierwszej ligi światowych gospodarek? Ja już nie chodzi mi o to, żeby wykorzystywać to, co się dzieje na gospodarczo za naszą wschodnią granicą, ale chodzi mi o to, że politycznie mocno zyskaliśmy, angażując się w pomoc Ukrainie. Pytanie, czy tę polityczną trampolinę wykorzystamy do tego, żeby gospodarczo jeszcze szybciej się rozwinąć, no i być na takim ważnym partnerem na świecie dla różnych krajów. A czy myślę, że gdybyśmy dzisiaj zapomnieli zupełnie o Polskim Ładzie, cofnęli się być może nawet do części, już żeby nie krytykować tak do końca rządu, cofnęli się do strategii odpowiedzialnego rozwoju, czyli do tych ambitnych planów, których mieliśmy wspomagać naprawdę przedsiębiorców. Były takie konstytucje dla biznesu, dokumenty, które mówiły o rozwoju. Takiego, tak. To już dzisiaj o tym nie pamiętamy, a to był ten sam rząd, więc gdybyśmy się wycofali z tej ostrej polityki fiskalnej, z tego słabego dialogu, z tych niejasnych legislacji, które zmieniają nam się 2 razy, 3 razy w ciągu roku i jeszcze nie wiemy wciąż, jaka będzie ta antyputinowska wersja Polskiego Ładu. Gdyby się cofnąć, pytanie, czy to
czy jest taka możliwość i taka wola po stronie politycznej? Polscy przedsiębiorcy są do tego gotowi i ten potencjał istnieje i mamy dobre przedpole do działania, przynajmniej w Ukrainie, bo myślę, że z Rosją będzie trudno. My jednak jesteśmy tak bardzo dzisiaj na pierwszej linii frontu, że myślę nawet verbatim 19.30 powoduje, że trudno będzie znaleźć porozumienie z Rosjanami natychmiast. Natomiast Ukraina absolutnie tak, tylko jest jedna konieczna, absolutny warunek konieczny, to jest to, żebyśmy wrócili do filozofii pomagania przedsiębiorcom, a nie tylko do filozofii redystrybucji i poszukiwania pieniędzy na tą redystrybucję w kieszeniach przedsiębiorców. Maciej Witucki, Konfederacja Lewiatan. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch. Do zobaczenia.